Po raz 59 szabliści z całego świata na planszach ursynowskiej areny toczyli zacięte walki o szable Wołodyjowskiego. Przybyło ich ponad 120 z 28 krajów. Ten turniej cieszy się na świecie dużym uznaniem. Nie ma na świecie drugiego tej klasy z tak długim rodowodem. Niestety nie mamy szczęścia do tych zmagań. Ostatni raz Polacy zdobyli szablę Wołodyjowskiego 17 lat temu. W tym 59. turnieju zwyciężył Włoch Aldo Montano przed Niemcem Maxem Hartungiem. Najlepszy z Polaków był 31.